Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek w mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction druidem na Battle.necie. I teraz idziemy sobie właśnie przez te pałacowe piwnice, mam znaleźć w pałacu, więc już mnie przepuszczą. Harem poziom pierwszy. Obadamy go sobie. Obadana jedna strona. Jeszcze jedna trzecia została. Obadana druga strona. Tu pamiętacie, tu ukos. Tu przejścia były o tak rozmieszczone, o tak i tak na ukos, a te przejścia były rozmieszczone tak i tak, więc pamiętacie. Okej, więc idziemy sobie, odkrywając całą mapkę. Harem, tu będą też przeciwnicy. Także z zimnem, błyskawicami i innymi rzeczami. Niech ma odporność 63, to więcej niż ja na zimno. To dobrze. Powinien mieć jeszcze więcej, póki mi wzbijemy level 54. O, mikstura odtajania. Zażyję sobie ją, aby zwiększyć odporność na zimno na pół minuty do 85. Dobra. Tak mnie zatruwali, to trzeba mieć 90, żeby nie zatruwali. A, tu nic nie ma, tu mówiłem przejście dalej. O, tak wygląda. Idziemy teraz tędy i przedziwnicy. I jeszcze najeźdźca. O, padł. O, widzicie tutaj takie łoże sułtanowskie. A tutaj nie. Skąd nas tu atakowali w końcu? Teraz jeszcze tu, później środek. Mówiłem, przejście do poziomu pierwszego i tak samo na drugi poziom się tędy można dostać. No. Wejścia na ten poziom są o tak, a wyjścia są o tak ustawione na równoległej ścianie. I tutaj jeszcze te zostaną, no, pokonane z łukiem. Kościej, kościej, kościej. Dobra. O, sol, ale fart, co my mamy za fart, ale tylko teraz jest, został nam. A my na sobie będziemy musieli. Co? Shop service, coś tam. Dobra. My. Został nam jeszcze fajny do zrobienia RAL, więc musimy jakoś RALA dorwać. Co dalej już mamy? Jeszcze moglibyśmy dorwać Amna. Wtedy już by było całkiem super. Byśmy to słówko runiczne sobie zrobili. Tylko nie wiem, czy w tej broni, czy w jakiejś lepszej, ponieważ. Fajnie było jakieś lepsze i najmniej ma tam swoje statystyki. Bo tą broń by tylko umnożona o 3-4 razy by była w napisie jego, a prawdziwe obrażenia by były jeszcze razy 4, więc on by miał je razy 3, a tam by normalnie było razy 4, czy 12, czyli te obrażenia, które by tu były napisane. 12 by się mnożyły. 12 i chyba 24, o tu. Nie mam tej broni. Wtedy chyba do 80, wtedy 80 razy 24. Najemnik pada, mogę ci fioletowe dawać, mam ich za dużo. No widzicie, jakie tu seryjka fajne, czy tu są? Nie, tu nie ma żadnych sugusów, a jakby sugusi to nas by zlali równo. A tak właśnie nam nie potrzeba. Atakujemy ich sobie. I jeszcze tych. Padają. Teraz tu. Atakujemy ich równo. I jeszcze tych pokonujemy tutaj. I powinni paść zaraz. O właśnie. O, już to ogarnęliśmy. No nie było łatwo, nie, ale w końcu mamy. W końcu nam się to udało, jak widzicie. To tu.
Akarańska rodela, trzeciopoziomowe chyba. Chyba trzeciopoziomowy item, nie, nie może, trzeciopoziomowy dopiero. Kolejna poziomowa od dżungli upierzców w trzecim akcie. Powinien być o połowę drugiego aktu, ale już nieważne. Nie będziemy się czepiać w szczegóły, na drugim poziomie już jesteśmy. Nawet, o, tu nawet coś wypadło. Dziwne. Nie wiem, jak my, jak nam, no, tak szybko nam pójdzie, to od razu jeszcze obadamy sobie tajemne sanktuarium. Jak już tak fajnie idzie. Od razu wszystko będzie. A nie, bo to... Poziom pierwszy po sobie w piwnicy, a to harem poziom drugi. A, to jednak nie. Po sobie w piwnicy pierwszy, poziom drugi, trzeci. Byśmy sobie zwolnili to. Trzeba było te mikstury jakoś tam wypić. Dobra. Na razie idziemy w tą stronę. Tu będzie punkt nawigacyjny na haremie poziomie drugim. Bossów mamy. Okaleczenie smrodu. Nie umarły zaklęty. Ogień, odporność na ogień. Widzicie, jak mu tam ładnie obrażeń, ładnie HP zeszło. Dzięki temu, tym uderzeniom druzgocącym, jakimś innym rzeczom. Pragnienie gwiazdy. Odporność na magię. Co ma ten boss? Odporność na magię, nieumarły i kamienna skóra. My i tak go szybko sklepiemy, widzicie? To przez te druzgocące uderzenia i różne inne takie. Kasowanie obrony i... Dałem mi miksturka. Zaraz levelik 54 zdobędziemy. Może nawet w tym odcinku by się udało. Ja myślałem, że włócznie wziąłem, to dobrze, że nie mamy. To jest bez skazy, już można zrobić doskonały. Właśnie razy 2, tak? Czyli jak na pierwszym poziomie 2 kamienie dostawaliśmy doskonały, czy 1, to dostaniemy tu albo 2, albo 3. Coś takiego było. Chyba 2, raczej tak 2 i jakieś tam fajne runki. Z tej dżungli, znaczy z tej... jak to się nazywa? Kuźni, tak? W kuźni na czwartym akcie na rzece płomieni. O, tempo głowy są. Tempo głów, który daje ten ogłuszenie, ale mamy takie duże otrząśnięcie się po ciosie z równowagi, że to nam w ogóle nic nie robi. Zaraz, czekajcie, coś jeszcze zobaczymy. Bo tak. Tu mieliśmy odzyskanie równowagi. Tak, 55%. Wow. Odzyskanie równowagi 55%. To kolosalny bonus. Szczególnie, gdy ciągle nas ogłuszają. Oraz powoduje efekty ograniczenia kontroli nad postacią. Teraz tutaj sobie idziemy. Może kilku znajdziemy. Jest też punkt nawigacyjny. Tu byśmy musieli do 12 minut zabawić. Jeśli już. Ale nie wiem, jak tam by to wyglądało. No, tempo głowy. O, wreszcie padli. AP. To zaraz przejść na kolejny poziom będzie, ale mamy jeszcze dalej. O, widzicie, takie tu przejście. A środek, punkt nawigacyjny, to od razu zaznaczymy. Słyszycie tą muzykę? To jest bardzo haremowska muzyka. Sułtanowska i tak dalej. Właśnie takie specyficzne mamy lokacje. No, padaj. Jeden z drugim padli. Okej, a więc sobie... A, jeszcze ten. Padł. Idziemy w dół. O, kluczy. Mamy 12. To nie. Poziom drugi. Coś szybko nam to idzie. Będzie trzeba chyba spowalniać. O, bossów tu mamy. Boss się nazywa... Żebym go tylko nie ominął. Przeżynacz mroku. Wyjątkowa szybkość i kamienna skóra. Powinien szybko polecieć. Żadnych problemów, jak my się go... Jak my się na niego rzucimy, to od razu padnie.
Patrz, jak mu teraz HP będzie spadało szybko. Mimo kamiennej skóry. Normalnie to byśmy go nie ruszyli, ale... Cofamy się, A nie, tu nie ma nic fajnego, więc... Idziemy dalej. Bossa tego pokonam, pokonany. I ten... Bos kościejów ma pełzacz grzechu nazwę. A, nie zobaczyłem. Wolność na ogień, wyjątkowa siła chyba, czy wyjątkowa... Szybkość? Wyjątkowa siła, bo wolno się poruszają. To jednak jest już niewiele do kolejnego poziomu, gdzieś tak ze 3-4%. Teraz ta, mikstura ta. I reszta. Już za dużo mikstur, to jeszcze jedną. I bierzemy, okej, okay, najmniej nic nie potrzebuję. Wracamy się tamtędy więc, górą. To będzie być przejście. Jest przejście tak, jak wiedziałem. O właśnie, tu mamy już przeciwników, bo boss też jest. Im więcej przeciwników, tym dla nas lepiej. Niech oni popadają sobie. Co ma boss? Paszcza umysłu, odporność na magię, zaklęte błyskawice i niewrażliwość na błyskawice. Padł już najeźdźca boss. A teraz tylko te zwykłe zostały. Subusi i zwykli, którzy tu byli. O, jeszcze te bestie. Bestia z wydm. Może tu nie ma żadnych wydm. Ale tak się nazywa. Potwór. Dobra. I teraz tak. Co my tu mamy z niego? Pierścionek. Tu. Miksturki z życiem. Dobra, idziemy dalej. Górą. Będziemy to drugi poziom, w trzecim będzie ten właśnie ognisto-oki. Dobra, tu jest właśnie, jak ja mówiłem, też przejść do trzeciego, ale my idziemy dalej, odkrywając całą mapkę, jaka tu ma miejsce. Raczej wbijemy ten level kolejny, 2%, no może lekko ponad 2%, wyszło tak około 2,5%. Do kolejnego levela, kolejny kamyczek czy pierścień? Raczej kamyczek, bo pierścień ma inny dźwięk, chyba że mi się coś pomyliło. Zobaczymy. Dają, padają, o. Rubin ze skazą to nie. Kamyczek, ale Rubin ze skazą jest za słaby. Żeby go w ogóle nosił. Tędy więc sobie przejdziemy. Rapadu. Jest przejście do kolejnego poziomu, tak jak mówiłem. Przechodzimy teraz po środku jakoś tutaj przeciwników atakując. Tu już zbytnio przeciwników nie ma, tu powinno być dużo przeciwników. Jest tylko kilku. Miksturkę jedną. Miemy już do około 2% zeszło. Levela. Dobra. Pierwsza poziomowa tarcza paladyna, czyli heraldyczna tarcza. No. Co? A, kolcza zbroja, ta drugopoziomowa czy pierwsza poziomowa? Bo jest pierwsza poziomowa i druga. Jedna jest kolcza zbroja, druga jest zbroja kolcza. Drugopoziomowa, wy widzicie, jaką fajną ma obronę. Ale złota, ta 233, ale złota tylko miała tam 600 parę, to mały skok. Ale to nieważne, bo im większy poziomowy przedmiot, tym większa jest różnica obrony, statystyki i tak dalej niż pierwszy poziomowy. Chodzi o zwiększone. Fajna muzyka, nie? Dobra, trzeci poziom, no coś szybko nam to poszło, może byśmy troszkę jeszcze zaczęli tego tajemnego sanktuarium. O, jest boss z wydm, który jest zaraz do niego dojdziemy. Jest tak, jak on tam uciekł? Tu jest młodusz, zaklęte błyskawice i zaklęty ogień. A, dobra, poszedł. To tam zaraz wróci. Level. Troszkę bez skazy, tam nieważne. Później się do go dobije, żaden problem. I tak, level C. Tutaj dajemy żywotność.
Tutaj dajemy mędrca. Jeszcze jeden albo dwa levele, czyli powiedzmy, że jeszcze dwa z życiem, a później te ofensywę sobie zwiększamy. Zwiększamy premię do wilkołaka i furię. Tyle zwiększamy, nic więcej. A jak wszystko już wtedy będzie i wszystko zwiększone i tak dalej, to jakoś tu pomyślę, co byśmy mogli dać, żeby jeszcze to jakoś tak fajnie wyglądało. I było funkcjonalne. Idziemy teraz tędy. Raczej dość szybko nam to poleciało, więc jeszcze byśmy mogli przedłużyć odcinek. Przechodząc też w tajemnym sanktuarium, tam niektóre rzeczy. Jakoś to szybko nam tym razem poszło. Dzięki tej broni też. W dużej mierze. Padł. Cetus. To jest katarsza dobrej jakości, tutaj też kilku przeciwników jest. No, kilku atakuje na raz. Dobra, tu nic nie ma. Jeszcze oni. Też padli, tutaj też nic nie ma ciekawego, a więc idziemy dalej. Odkrywając różne zakamarki. Padli. Tutaj, właśnie jak mówiłem, przejście niżej. My idziemy tędy, później w środku i tajemne sanktuarium. Na golenicę nie bierzemy. Tu kilku łuczników, ale to dla nas żaden problem. Ten pogłów też padł. Bestie z wydm. Jeszcze ten boss gdzieś nam uciekł, to też go może musimy dorwać. O, łucznicy, kilku naraz będzie dostawało. No. Padają ładnie. Co, tu nic ciekawego nie ma. Musimy też szukać tego bossa zaraz, bo nam gdzieś zwiał. Maska, co tu jest? Są bestie z wydm. O, jest ten boss. A nie, to inny. Ropień pulsu i kilku tu bossów, więc może być ciekawie. Właśnie, zaraz. Ogarniemy sytuację. Najemnik tam sobie atakuje, ja tutaj. Ropień pulsu. Kamienna skóra, widmowe uderzenie. O, bardzo ofensywno-defensywny potwór padł. Tam później zobaczymy, co nam z niego wypadło. Węchrz wiatru, o nie, zobaczyłem, co ma wyjątkową siłę, odporność na błyskawice. Chyba nic więcej, znaczy coś tam miał. Nie wiem co, a tego bossa tu musimy znaleźć. Czy sto jeszcze tu jeden? Dobra, tam nieważne, czysto. Powiedzmy. I tyle. Tamten boss co uciekł, gdzieś tutaj uciekł, o tu jest. Pokonany, zaklęty ogień miał. Musimy wzmocnienie mieć. Nawet tak zrobimy, żeby mieć. Tam później, teraz tu i tak jakoś od środka byśmy musieli fajnie pójść. A, tu się nie da. Tam by się dało, więc wracamy. Widzicie, fajna muzyka. Piosenka nawet. Dobra. I... Ach, tędy się nie da przejść. Ale... Tędy by można przejść. Widzicie, to portal do tajemnego sanktuarium, taki sopelek. Specyficzny portal po prostu. Czyli nie było ich tutaj, czyli ognistoki będzie w środku tam, widzicie. A, tu nie byliśmy jeszcze. Co tu? Zbugowane drzwi. I wchodzimy tam i pokonujemy przeciwnika tego właśnie. Ognistoki, chodź mi tu, dobra. To ma ognistooki. Ognistooki ma... Zaraz się dowiemy.
Ma tam zaklęty ogień, zawsze wyjątkową szybkość tym razem i kamienną skórę. Zawsze ma wyjątkową szybkość zaklęty ogień, a tu jeszcze kamienną skórę mu dolosowało. Padł. Teraz tak, garnczkowy hempika to na pierwszopoziomowy by było bardzo dobre, a na drugopoziomowy już nam nic nie zapewnia i to jest zbędne pika. Nie będzie lepsza garnczkowy hełm, możemy zobaczyć. To niemożliwe. To możliwe. Dobra. KP, klikamy. I taki właśnie ten jeszcze ciągle się to obraca. Znaczy, że działa portal. Tutaj dziennik Frazona oraz demonologa. Zaznaczyliśmy na pewno punkt nawigacyjny. Miejsce jeszcze jest. To idziemy gdzieś. Gdzie byśmy na początku szli? Na początku sobie pójdziemy w dół, ale i tak cała mapa będzie obchodzona tutaj, tylko żeby odcinek nie był za krótki. Sobie tutaj tak poobchodzimy. Tu tam nieważne. Jeszcze oni. Plan piekieł. Dostanie ładnie. I ci też dostaną. Oni wyssają manę. Gdzie jest najemnik? Najemnik tu się na tym, na tej odnodze gubi po prostu i go. I ciężko z nim. Tu idzie w dół, więc idziemy też na dół. A tu coś może być? A jakiś shop, numer, coś tam. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nie mamy many po najemnika, musimy iść. Najemnik, ogarnij tą sytuację ze spaleniem many, bo mi się to nie podoba. Mana już jest. Na wszelki wypadek możemy wypić. Oni będą mieli na helu niewrażliwość na ataki fizyczne, czyli na piekle. Miksturka. Aha, miałem zobaczyć zbroję, ale to jest... To nie jest zbroja, to jest jakieś... nie wiem co. Jeszcze z jednym slotem. Dwa amuleciki. Pan tam padł. Dobra. W tą stronę możemy iść w sumie w tą stronę nawet. Tylko pewnie zaraz będziemy musieli się wracać. Bo okaże się, że tu nie ma takiej drogi. No niech to widmo pada, padło. Najemnikiem. Tak, trzeba się. A nie, 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 nie. Nie trzeba się wracać, bo tu jest przejście. Zobaczymy na jak długo będzie przejście jeszcze w stronę. Jak stoję teraz to lewą, ale jak moja postać stoi to w prawą. Najemnik teraz HP ma tam około 2000. Obronę 3200. Zbliża się do 3500. I ja mam obronę bez najemnika małą. Najemnik powinien mi pomagać. Z najemnikiem mam tutaj no, około 2000. Nie jest źle. Duchy mi wyssają manę. O, najemnik zdobył kolejny poziom jego odporności. 65. Nie wiem, czy zdobędzie 70 w tym akcie. Oby zdobył. A tu mi niestety nie pomoże. Tu nie ma żadnego wysysania many. Tu jest bez problemu. Bez problemu tu sobie poradzę. Teraz idziemy do dołu, później środek. Wszystko ma być ładnie poobchodzone. Raczej zdobędziemy jeszcze jeden poziom w tym akcie, czyli 55. I do w następnym, czwartym akcie maksymalnie 2. A w piątym dodam resztę. Z starożytnym w końcu jeden level dostajemy. Muszę zapamiętać, że nie więcej niż jeden. Tylko dokładnie jeden level. Dobra. Tu najemnik musi być. Więc musimy po niego sobie iść, nie? Więc pójdziemy.
Wracamy. Niestety jak będzie trzeba robić, zaraz tam się portale skończą, to wtedy wrócimy do miasta, żeby je kupić. A tak to będzie bez sensu. O, wielki talizman. O, tak zrobimy taką sztuczkę. Zmieściło się wszystko. Ogień nam jest straszny, kradnie życie. Tylko to zimno właśnie od Uriela i będzie max i wszystko wtedy będzie na maxa. Z wyjątkiem odporności na czystą magię. Najemnik mi powinien pomóc. O, najemnik idzie. Pięknie. Teraz ci. Najemnik się tu blokuje zawsze. Tu się najbardziej najemnik blokuje. Trzy razy rzadziej na tamtych schodach, takich nierównych. Na platformach to się w ogóle nie gubi i na portalach też się nie gubi. Tak, tych czerwonych portalach. A, czyli tutaj nie będzie, widzicie. Jak takie coś mówiłem, to już nie będzie. Czyli co, maska. W sumie możemy wziąć pierścień. Wrócimy jeszcze tu. Na razie musimy tutaj tak przerzucić te itemy. Panie, ale masz laskę chore dreamów. A, to jest słabe. Coś jest. Więc sprzedajemy garnczkowy chem, żeby się zmieścić. Mamy też runę sol. To wtedy tak zrobimy. To te, co tam w ogóle jest. Słabe. Na normalu, na drugim akcie to by było dobre, ale tutaj nie. Runka sol. Teraz trzeba jakieś miejsce zrobić tutaj. Troszkę. Tak, transmutacja. Jeśli zmieścimy. Ametystów zapewni nam dwa dodatkowe sloty. Chyba z trzech kamieni powstanie jeden, czyli dwa zostaną wolne. I tu jeszcze... Dobra, ten już ametyst wyrzucamy, nam się nie przyda na pewno, więc zwolniło się więcej slotów. Teraz sprawdzimy, czy nie ma tego przedmiotu w... O, 72 do życia, nawet fajny bonus. Ale nie, nam trzeba pasek i... A, pasek tam. I może budki? Teraz to dajemy tu. To tu, to tu. To do kostki. I tak, no i się troszkę zwolniło, wracamy z powrotem. Pierścień mieliśmy wziąć, maskę. Idziemy sobie dalej, odkrywając fajne części tej mapy. Jedyneczka na wszelki wypadek, chociaż tak mamy 5 punktów życia za każde trafienie, a my tyle razy atakujemy, że to bardzo się namnoży. O, duży talizman, bardzo fajnie, im więcej talizmanów, tym lepiej. Wtedy można wybierać lepsze, słabsze zostawiać i tak dalej. I tak ciągle. Dobra, 2500 do życia na razie. Do końca tego poziomu 3000. I w sumie można gdzieś ze 4 będzie wyciągnąć, myślę. 4, może 4500, ale na pewno nie 5, chociaż. To może jakoś by się zbliżyć do 5000, jakby tak życie ciągle tankować, ale to by trzeba nie dawać w siłę. A my tak nie będziemy robić. Niemnika nie ma mędrzec, tylko stoi, nie pomaga nam. Przyjmuje wszystkie ataki. On nawet nie ma odporności, atak jest żywotny. Stawili na nim ścianę ognia, amunicji. Fizycznymi atakują, amunicji. Tutaj schodki, ale to nie będzie przejście, tutaj się łączy, to połączymy. O, najemnik, ale w doskonałym miejscu się przeteleportował, lepszego.
miejsca nie było. Właśnie mana tu jest. Ale to tam nieważne. I jesteśmy tu. Ciążę nad tobą widmo prastarej zguby. Był taki tekst fajny. O, nie wrażliwość na błyskawice i na trucizny już teraz. Wcześniej chyba na wszystko była wrażliwość, tylko odporności duże. Dziwna laska to kasa. Sprawdzimy ją fachowym okiem. Nie będzie warta dużo. A my tylko dla kasy ją podnosimy, przecież tak nie możemy z niej korzystać. Najemnik z tymi widmami sobie walczy. Nie wiem jak z tymi horadrymami będzie ogólnie. Będzie ciężko z nimi, będą tworzyć w tych grobowcu Terlasza, mamy wszystkie obejść. Miejmy nadzieję, że ich będzie mało, bo nie mamy żadnego zaklęcia przerowego. Zupełnie żadnego. Znaczy w drzewku mamy, ale ogólnie nie mamy aktywnego i danego, a reset dopiero kiedy indziej możemy wykonać. Na Helu będzie tak, że będzie trzeba jednak pójść w tę magię, bo broń, żeby dać radę z odbrażeniami, to trzeba mieć niewiarygodnie dobrą. Wtedy jeszcze wtedy kiedyś przejdę, mówiłem szybko normal i... A, tu nie mogę. I druidem wtedy przyjdę szybko normal i koszmar jeszcze nagram, bo teraz mi koszmar się nie udał za bardzo, chyba. Ale nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ocenię to. Jedyneczka, dwójeczka. O, ładnie, ładnie. A tu boss jest w ogóle, tak? Był za czerośni umarły, zaklęte zimno i wyjątkowa siła. Spalenie many tam mają zawsze. Jakiś potwór, jest jakiś boss. To z białego potwora ma wszystkie umiejętności, plus jeszcze jakieś ma dolosowane właśnie. Ale many poleciało. Sporo. Tu nic nie ma, się zaokrągla, jedna strona całkiem obadana jest. Jeszcze zostały tylko trzy. I demonolog. Zazwyczaj jest... to przejście tutaj na dole, jak ja idę, ale na tych takich schodkach właśnie, do góry, do dołu. Nie takich tych, tylko takich innych właśnie. To jest do góry i do dołu. Nie portale, nie platformy, tylko do góry i do dołu. W dole, wtedy jest 90 parę procent szans. Jak jest w dole też te górki do dołu i do góry te schody. Właśnie 90 parę procent szans, a gdziekolwiek indziej już jest mało procent szans. Więc tak to wygląda. Dobra. I jeszcze. Sprzedamy sobie itemy nasze. Tutaj. Ludgolem. Sprzedajemy sobie itemki. Identyfikację Degarda Keina. I patrzymy. Zupełnie słabe. To też. I to. Liczyłem, że jakiś talizman będzie fajny z odpornościami, talizman i z poziomem umiejętności i jeszcze z życiem czy z czymś innym. To było bardzo fajne. Niby dużo obrony, widzicie, zwiększone 65%, ale nam to niepotrzebne. Mamy fajną naszą taką. Około 150 obrony. To jest dopiero, to ma dopiero sens. Oczywiście patrzymy, czy tu nic ciekawego nie ma. U pary. Para. Nie chciałem tylko kupować, tak mi się kliknęło, otworzyć na ogień 9, trucizny. I chciałem jeszcze tak zobaczyć. Doskonałe kamienie mamy tak. Mamy doskonały ametyst. Razy dwa. Mamy doskonały brylant i doskonały szafir. Brakuje nam doskonałego szmaragdu, doskonałego rubinu i doskonałego topazu. Chociaż topaz już mamy taki, więc niedługo będzie dobrze.
Więc tymczasem myślę, że Wam się podobało. W następnym odcinku przejdziemy sobie całe tajemne sanktuarium. Myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!